drodze to dojechałem do jednego z takich większych parków w Lahore. Dwa słowa o tym, co jest przede mną, i już przełączam kamerkę. Tak to mniej więcej wygląda. Tam jest wejście. Wejście za free. I to, co widzicie tutaj, to jest wieża, która została postawiona gdzieś chyba między 1960 a 68. Na pamiątkę wydarzenia, jakie miało miejsce w 47, czyli no, rozpadu czy podziału bardziej Indii i Pakistanu, dokonanego przez, i teraz żebym nie przekręcił nazwy, Indyjską Ligę Muzułmańską, jakoś tak to się nazywało. No więc takie coś zrobili i jest. Także tak, co będzie dalej? Dalej pewnie będzie ten meczet. No i tam jeszcze jakiś pałac i kilka podobno ciekawych sal w tym pałacu. No ogród jak to ogród. Ten akurat zdecydowanie lepiej zadbany niż to, co wcześniej widzieliśmy. No w końcu jest zielono, ale też nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Tam są panowie ze szlauchami. O, tam gdzieś. No i dbają o to. Także tak. No, wszedłem na teren starego miasta w Lahore. To, co nas wita, to mozaiki i wysokie mury. Bardzo wysokie. Myślę, że spokojnie no 20-15 metrów mogą mieć. No jest też armata na wejście. Znaczy resztki, co tego, co z nich zostało. Tutaj wejście. I za chwilę będziemy pewnie szli tam dalej. Także tak. Po przejściu przez drugą bramę, czyli przez tą, mamy coś takiego. Oczywiście widzimy całkiem inny rodzaj konstrukcji, na przykład w porównaniu do tej z Jerozolimy, tak? No bo tutaj macie cegłę, ale to jest, o, taka cegła. Czyli więcej spoiwa, no może nie to, że więcej, ale mniej więcej wyjdzie po tyle samo spoiny co cegły, no i w cholerę wysokie. To nie ulega wątpliwości. Także... No ciekawe miejsce, powiem wam, całkiem inna sztuka budowlana niż to, z czym do tej pory się spotykaliśmy. Całkiem spoko. I idę dalej. Kolejna ciekawostka, jesteśmy na takim dużym dziedzińcu. Zwróćcie uwagę, to są te same cegły, z których były budowane mury, ale ułożone pionowo, czyli jak cegła ma tam powiedzmy swoją grubość, to nie jedna na drugiej, tylko pionowo jedna obok drugiej. Teraz co to powodowało? Po pierwsze, zaprawa jest minimalnie niżej od cegły, co skutkuje tym, że się nie ślizgacie. Po drugie, jeżeli napadałby tu deszcz, to nadal nie będziecie się ślizgać, dlatego że woda wpłynie w fugi. Także tak proste wydawałoby się banalne rozwiązanie. Cały dziedziniec jest tak wyłożony. Rozwiązujemy problem ślizgania się i problem wody. I tak to sobie wymyślili wiele lat temu. Można. A u nas jak spadnie trochę więcej deszczu, to w głupim metrze możesz się poślizgnąć. Także czasami od starszych od nas kultur warto się uczyć ciekawych rozwiązań. No i dobra, z tego miejsca, tam gdzie mówiłem o tych posadzkach, przeszedłem dalej. No i my nadal na ruiny jak to ruiny, tak? Ale to, co mi się już nie spodobało, to to, że wejście tutaj, w sensie do tego starego miasta, kosztowało 500. 500 rupii. A teraz, żeby wejść dalej do tak zwanej komnaty luster, musiałem zapłacić kolejną 100. No, ciekawe, i za chwilę się okaże, że wyjdzie kolejne 500. Zobaczcie, całkiem inny styl niż to, co widzieliśmy w Grecji czy w Rzymie. Zasada podobna, ale styl inny. W żaden sposób nie nawiązujący do tych nam znanych z rozwiązań europejskich. Idziemy dalej.
Przyszedłem stamtąd. Tutaj dziedziniec, już inaczej zrobiony, wyłożony płytkami. Tutaj powinna była być woda, której nie ma oczywiście. No i tutaj ściany wyłożone mozaiką, która, jak widzicie, w zależności od tego, skąd pada słońce i na jakiej jest wysokości, to się odbija. Niezwykle, niezwykle misterna robota. Fajnie to wygląda od środka, bo ja jestem w absolutnym cieniu, a światło jednak fajnie wpada. Teraz zobaczcie dalej, jak robili. No nie można tego do końca nazwać oknem w naszym rozumieniu, czy żaluzją, ale to jest kamień dość głęboki, jak plaster miodu. Gdzieś na jakieś 3 cm głębokości. Co to wam daje? Światło wpada, ale jednocześnie w pomieszczeniu w środku jest cień. Tak to sobie rozwiązywali. Czyli niby słońce, ale w cieniu. Przy czym obróbka tego była niezwykle trudna, żeby nie uszkodzić całego elementu, z którego to jest wykonane, a następnie było łączone. No a jednak przebić się na wylot. Idziemy dalej. Kolejne pomieszczenie, tutaj trochę lepiej to widać. No i też właśnie te tak zwane, w ich mniejszym rozumieniu, lustra, czyli odpowiednio wyprofilowane płytki mające na celu po prostu odbijać padające światło. I dzięki temu, że ten otwór jest tak mały, bo jeżeli odliczycie sobie całą objętość tej kratki, która przecież istnieje, to jest małe okno, a jednak tego światła jest dużo. I przechodzimy sobie dalej, to już chyba jest wyjście. Albo ja coś źle poszedłem. Nie, jest wyjście. Także tak. No i tutaj kolejna misterna robota, ale tym razem na suficie i na ścianach. A na ścianach mamy fresk. Tak, ewidentnie fresk, ale stary. Także wygląda tak, jak wygląda. Mówię stary, bo we współczesnym budownictwie i architekturze i wykańczaniu wnętrz również stosuje się freski. Czy jeżeli ktoś chce, oczywiście. Moi drodzy, dlaczego w ogóle to stare miasto w Lahore warto odwiedzić? No, po pierwsze dlatego, że to stara kultura, po drugie inna, po trzecie Lahore, po czwarte Pakistan. Ale po piąte i najważniejsze w moim przekonaniu jest to coś, co już za długo nie postoi. Długo to jest pojęcie względne, natomiast tam są jacyś goście, którzy się drą. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli pojedziecie sobie na przykład na jakieś ruiny greckie czy rzymskie, no to owszem, są te wspaniałe kolumnady tam w stylu, nie wiem, korynckim, doryckim czy innym, ale rzadko kiedy macie sufity. A tutaj te sufity jednak są. Nie wszędzie, ale w większości jednak są. I są na przykład takie miejsca, jeżeli spojrzycie na tamten mur, tu, które z punktu widzenia fortyfikacyjnego mogło robić za umocnienie obronne, ale no, widać już po nim, że tam coś wyżej było, to zostało rozebrane. Ten zabytek ma to do siebie, że jeszcze stoi, jeszcze istnieje, jeszcze jakiś czas istnieć będzie. Natomiast jeżeli porównacie sobie zdjęcia chociażby wzgórza Akropolskiego z ostatnich 500 lat, jak bardzo ono się zmieniło, to już wielu rzeczy nie zobaczycie. Bo albo zostało zniszczone, albo rozkradzione, albo trzęsienia ziemi zrobiły swoje. Także póki stoi, a pamiętajcie, że Pakistan też jest miejscem, gdzie dochodzi do trzęsień ziemi, więc te sufity mogą długo nie postać, warto przyjechać, zobaczyć, odwiedzić. Tak, no i do tego jeszcze całkiem spoko zrobione ściany. Także tak, zachęcam. Jeszcze mamy kolejny ogrodo-dziedziniec. Także tak, żeby to było widać od każdej strony.
Ogólnie powiem wam tak, obiekt jest tak duży, ciągnie się w wielu, wielu różnych, no może nie płaszczyznach, chociaż płaszczyznach też, no bo w pionie jakby nie było, też się ciągnie. W wielu różnych kierunkach, czy tam płaszczyznach, jak zwał, tak zwał. Jeżeli ktoś się interesuje kulturą, czy nie daj Bóg historią sztuki, no to podejrzewam, że 2 dni, żeby tu spędzić, to no to będzie mało. Poważnie mówię. Także dobrze się zastanówcie, co chcecie tu zobaczyć. No bo można spędzić tu dużo czasu. Ja aż takim fascynatem historii sztuki nie jestem. Także no, byłem, zobaczyłem. Czytaj Veni Vidi. A jak przeżyję to cholerne słońce, jest chyba 37 stopni, to powiem Vici. Także tak. I moment, ktoś coś ode mnie chce? Słucham? Assalamu alaikum. Can I take it? One photo, please? Yes, of course, why not? Yes, thank you. Poland. Thank you. No, to widzicie, to się nawet nagrało, jak ludzie proszą mnie o zdjęcia. Także tak. Na razie. Teraz ten ogród z trochę innej perspektywy. Jak on wygląda. No, ciekawe, dość ciekawe drzewa. Także tak. Jak wiecie, często w miastach mury obronne były podwójne. Nie wiem, czy tutaj tak było. Ale tamte mury pierwsze, tutaj drugie i trzecie może sugerować również podobne podejście, czyli mamy więcej punktów oporu, ale zaznaczam, że jak najbardziej akurat w tym przypadku mogę się mylić. Także jeżeli ktoś akurat specjalizuje się w tej kulturze i architekturze, to piszcie w komentarzach, wyprowadźcie mnie z błędu. Ale tak na pierwszy rzut oka, na szybko, tak mi to wygląda. I co? I teraz plan jest na meczet. Mówiłem o tym, jak jest posadzka robiona. Co tutaj pan odbudowywuje akurat? Tutaj, moi drodzy, główna brama do tego fortu, w którym byliśmy przed chwilą. Mury, o których wam opowiadałem, z cegły. No i tutaj już będzie dalej. W sensie o tam będzie meczet i tu jeszcze kawałek ogrodu. Także tak. Moi drodzy, to jest przedsionek meczetu. Oczywiście na bosaka. Skarpety już miałem tak brudne, że to, że będę miał teraz brudne nogi, to już mi kompletnie nie robi różnicy. Ale dobrze, że te maty rozłożyli, bo przez chwilę stanąłem na kamieniu. Jest po prostu masakra. No, także tak to wygląda. Do meczetu wejść nie można. Tam widzę, te maty polewają wodą. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy da się bliżej podejść. No, już coraz bliżej. Tak to, moi drodzy, wygląda. A meczet jest tutaj. Moment, zdjęcie. A, nie spojrzałem się w kamerę. Dobra. No i tak to wygląda z bliska. Więcej wam nie pokażę, bo mogłem tak naprawdę tylko tutaj jeszcze kawałeczek dojść. W sensie o tu. Ale tam już nie ma nic ciekawego, a do środka nas nie wpuszczą. Także... No, także tak, moi drodzy. Wracam powoli, licząc na to, że nie dostanę po tych matach grzyba. Na razie.